Chciałem nagrać TikToka o Nintendo Switch, ale nie nagrałem, bo babcia spadła ze schodu. Nie, to jest w dupę mocne. Spartiatik! Kiedy pani na angielskim każe ci się przywitać. Hello everyone. Do you remember my fight about European title 5 years ago? Because today my opponent, Jamai Satish, write in the Facebook that he want to... Hello? Na pewno każdy, zwłaszcza z zagranicy, pamięta jego super walkę o pas. Z chłopem spod żaby. Super, super Marcin. Tak dalej. Spieprzę już z Polski. Znaczy, co ja powiedziałem? Przejęzyczyłem się. Powiedziałem tak. Spieprzę mi z tym TikTokiem. A pokaż. Ja dzwoniący do mamy, żeby powiedzieć jej, że wzywają ją do szkoły, bo powiedziałem dziecku z autyzmem, że jak wskoczy... To zre... Jak powiedziałem dziecku z autyzmem, że jak skoczy pod autobus, to zrespi się obok szkoły. Fajne, fajne. Kiedy proszę starego o pożyczenie auta po zdaniu prawka. Człowieku, czy ty jesteś pierdolnięty? Czy ty kiedykolwiek jeździłeś samochodem? Czy ty wiesz w ogóle, na jaki temat ty pytania zadajesz? Boże, jak mnie rozpieprza ten Najman. To jest taki... Dupa odlepienie, czy to jest luj. Co to jest za walka? Mogę to puścić? One thing you don't see, Bruce, underneath that gi is a set of arms that is huge. He clearly is way more powerful than Paul Herrera. And quickly Herrera shoots the leg. And Herrera's a very good grappler here. Oh! Oh my, elbows in number by Goodridge and that... Ja pierdzielę. Boże! Ja pierdzielę w dupę! Ale oro! Fajne. Ona patrzy w moje oczy. About April or March 2022 years. This date is not good for me. Other plans. Cool. But after holidays, it's no problem. If you want to rematch, nie mogę. Niesamowity. Ty, ale on serio wierzy, że ktoś z zagranicy w ogóle by pomyślał, że jest chętny na walkę, obejrzy no name mam Najmana, w sensie za granicą, bo w Polsce wiadomo, że jest znany. Rafon orzeł czy Reszka? Orzeł. Wybierasz. Dobra, lecę pierwszy. Jedzie dzielnicowy, chuj mu w dupę, mały są banie. Jebałem na niego gołe z dupy. Ale bomba. Całkiem nieźle. Oddawaj mikrofon, bo nie powiem, gdzie ci go wsadzę. Elo, kurwy mokną. Lubię kurwy, lubię samotność. Piję krównika, on wcale nie znika. Pojawiam się kurwa w twojej dupy jak rękaw magika. No ładnie, ładnie. Problem w tym, że miała być tylko jedna runda, a tu Rafon się wpierdolił. Zygmuncie, puść muzykę. Elo, stary leży najebany na wersalce. Stara przez ser sobie tu na tarce. Zniszczył. No tych muszelek nie można żryć, przecież mleka wlać nie można. Co to jest? Co to jest? Jak mam mleko do tego gówna wla... Nie no, ty już... Od Sparty przychodzisz? Sparty od X-a, mojego kumpla. O, ty ciomar. Biedna małpka. Czemu takie filmy robią? Dzisiaj mówią o mnie! Rozkstal. Dzisiaj wszyscy piszą o mnie! Rozkstal. Ciekawostka numer 5. W kilku stanach w USA
Oddziały drogówki posiadają po 2 galony Coca-Coli. Po wypadkach jest stosowana, aby szybko zmyć krew z jezdni. Co w dupę? Ciekawe, czy to prawda. Ciekawostka numer 6. Po malowaniu mieszkania nasze meble bardzo często są poplamione czy pochlapane farbą. Plamy usuniemy bardzo szybko przy pomocy Coca-Coli. Wystarczy namoczyć w napoju ściereczkę i przetrzeć. No i super, teraz wiem, żeby tego nie pić. Czemu ten typ pieprzy, że jeżeli Coca-Cola można zbyć farbę w dupę, to nie można tego pić? A przecież wodą też można zmyć rzeczy. To też się można pić wody? Co to znaczy? Co ma jedno do drugiego? Chłop połączył se fakty i luj. Nie będzie pił teraz. Nie będzie pił wody i Coca-Coli. Helena do końca życia, ale 2 litry dziennie. Twój samochód lub si... Tłuste plamy w kuchni są naprawdę trudne do usunięcia. Ty, ale po co... Tłuste plamy czyścić tupę Coca-Colą, skoro są te rzeczy, co się pryska i to się zmywa wszystko łatwo tym. Po co wylewać na tę w dupę Coca-Colę? Numer 5. Okay. Guma do rzucia we włosach. Pewnie przydarzyło ci się to wiele razy. I żebyś nie była zmuszona obcinać włosów, możesz usunąć. Mi się przypomniała historia, jak mi brat opowiadał, jak miał zakończenie gimnazjum i z kolegą ze stali, żeby nie siedzieć tam na tym. Jak na sali gimnastycznej masz to pieprzenie na koniec roku, wiesz o co chodzi. To on se stał z kolegą i taki metal z nimi stał. Nie wiem czy nadal się mówi, ale typ miał glany i długie włosy czarne. I coś tam był wnerwiający. To ten kolega mojego brata żuł gumę, po prostu wypluł na rękę taką gumę gigantyczną i mu wpieprzył w te kudły czarne. Ciekawe czy coli użył, żeby usunąć. Chociaż to były czasy, gdzie coli tak dużo nie piło. Nie wiem, czy na przykład Cola Original z Biedronki by usunęła tą gumę. Okazuje się, że Coca-Cola bardzo dobrze radzi sobie z myciem szybkiej. To po co są te wszystkie środki róże, skoro Cola się w dupę nadaje do wszystkiego? A na koniec możesz jeszcze wypić, co zostanie. Cola rozpuści człowieka, tak jak w tym? Breaking Bad? Ej, jakby wrzucić człowieka do beczki i zalać kolą, oczywiście tylko w teorii wszystko i to się nie wydarzyło nigdy, mam nadzieję. Ale co by się stało? Pania drogi dedykowa. I tepuje na bota! O Jezu, jakie stare! Goooo! Napierdalaj! Bóg w dupę tepuje. Tornado. Kurwa, panowie, tepuje, napierdalamy ich, jazda! Jedziemy! Co? To mi się podoba. Jak się kończą te peki? Kurwa, no wydawałoby się, że dobra sytuacja na te peka. No wydawałoby się, będzie okej, będzie spoko. Ja typuję na bota. No wydawałoby się. A mnie przysmażył. A bo tam Lisin jeszcze był na plecach. No go typuję. Dziękuję bardzo, Igoras. No musiałbyś wyskoczyć ją kopnąć, stary. Da radę? Wiesz co, nie mam warna, wiesz? To ja ci postawię, gdzie chcesz? O kurwa, za nią. Masz. Dobra. O, to zagraliśmy. Nie! Co to jest? Co to znaczy? Co to słowo znaczy? Co? Odpuszkowany? Co? Co niesamowity? To co znaczy? To. Tajemniczy, przedziwny. No po co to słowo mi wysyłasz z dupy? Ale nie chcę z tym, chcę inne, a nie jakieś unkany w dupę. Inne. No ja nie wiem co to jest to unkany zapieprzone. No jak nie ma, dużo było tych memów. No tak, chciałem to, ale no nie musi być z takim tytułem, tylko inne. Bo to chodzi o obrazek sam. Tu nie chodzi mi w dupę o to, że muszą być z nim konkretnie. Tylko mogą być inne rzeczy obok. Ale on będzie jako szablon. Kurde, no chłopie. No i ten urkany mi wyskakuje. No widzowie, no jakiś bug na YouTubie. O, ja... Widzisz? O to chyba tego żalno.
Ty to jest to łóżko, co rozciągają cię? I o to chodzi, nie musi być z nim, tylko że on jest jako przykład. Kurde no, wy rozumiecie? A nie unkany pieprzony. Ja nie chcę unkany śmiecia. Nie oglądamy tego unkany pieprzonego. Ale ja nie chcę tego, co ty pieprzysz, zobacz. Sam nie rozumiesz, że tego mam od początku oglądam. Ty w dupę koneserze! Posłuchaj mnie teraz! Ja nie chcę tego, rozumiesz? Oglądam cię to, co chcę, a nie to, co w dupę... Co ty pieprzysz? Chłopie, ja oglądałem tą bajkę w kinach, jak ty się nawet nie urodziłeś. To co ty mi pieprzysz, że chłopie, oglądasz tego mema jak powstał? Śmieciu w dupę, ja tą bajkę znam dłużej niż twoi rodzice się w dupę znają. Ty słyszysz mnie? Rozumiesz to w dupę? Chłopie! Ta bajka się nazywała kiedyś Unkany? No chłopie! Oglądamy. Dziękuję bardzo, Machon. To jest gorsze niż tamto? Jak i nie ma mocy i mogli się nazywać Unkany kiedyś? No bo ja nie rozumiem, o czym wy pieprzycie. Wdupiam tego mema. Idę przeglądać TikToka. Wypieprzone mam na tych i nie ma mocy już. Wy nie rozumiecie, o co mi chodzi. Rozumiesz to? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!